Na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku mamy 12 pochodni, które utylizują nam węglowodory w sposób bezpieczny. Wtedy, kiedy produkujemy tlen i azot, nie potrzebujemy utylizować tego na pochodni, tylko te instalacje, które w sobie mają produkty palne, są podłączone do, jako zabezpieczenie, jako ostatnie zabezpieczenie dla utylizacji węglowodorów. ...99% gazów zagospodarujemy w sieci gazów opałowych. One są przygotowywane, oczyszczane i wykorzystywane energetycznie na piecach technologicznych. Wtedy, kiedy mamy rozruch instalacji lub zatrzymanie instalacji, wtedy musimy zrzucić nadmiarową część gazów na pochodnię utylizacyjną w sposób bezpieczny dla otoczenia, dla ludzi, dla środowiska. Rozruch instalacji, czyli wtedy, kiedy instalacja jest w trakcie rozruchu technologicznego, jest to przyjęcie produktów, podnoszenie temperatur, ciśnienia, czyli przygotowanie instalacji do ruchu technologicznego na parametrach normatywnych, czyli w takich, w których przebiega najlepiej proces technologiczny. Wejście gazów nadmiarowych zrzutowych do pochodni tej, której tutaj stoimy, do pochodni paraksylowej, jest wejście na zbiornik taki buforowy, separacyjny, w którym są separowane węglowodory, które są odsyłane do układu slopowego, czyli zagospodarowane w układzie slopowym. I tu jest postawione zabezpieczenie hydrauliczne, czyli tu jest specjalne przegrody, które utrzymują pewien minimalny ciśnienie w układzie systemu zrzutowego w całej sieci zrzutowej w zakładzie produkcyjnym. I dopiero po przekroczeniu tego minimalnego ciśnienia kilku kilopaskali ten gaz przedostaje się na pochodnię utylizacyjną. I też jak widać, tutaj jest na dole taka pogrubiona część pochodni i w tym kubie też mogą wytrącić się węglowodory. Wiadomo, że warunki temperaturowe, bo żyjemy w takim klimacie umiarkowanym, że w zimę przy minus 20 te gazy mogą się wykropić, więc nie możemy wyrzucić cieczy na pochodnie, tylko muszą być same gazy, więc ten typ technologii zastosowanej w tego typu pochodni służy temu, żeby tylko same gazy poszły, nadmiarowe gazy na pochodnie. A wtedy, kiedy nie przekraczamy tego minimalnego ciśnienia kilku kilopaskali, układ sieci zrzutowej pracują sprężarki, a tych sprężarek mamy 6, więc żeby po kolei są uruchamiane i wtedy, kiedy jest naprawdę duży nadmiar, no to wtedy dopiero jest odpalana pochodnia technologiczna w celu zabezpieczenia. Tak jak każde palenisko, trzeba naprawdę utrzymać pewne rygory związane z emisją do środowiska. My jesteśmy zakładem, który jest pod stałą kontrolą służb ochrony środowiska. Mamy przydzielone limity emisji do środowiska, których nie możemy przekraczać. Szacunkowo wiemy, ile tego po prostu zrzucamy, a po bilansie technologicznym instalacji wiemy już bardzo konkretnie, która instalacja i jakie ma, bo to traktujemy jako straty. A to jest taki duży palnik kuchence gazowej naszej domowej? Dosłownie. Można powiedzieć, że to jest tak. Cały czas na szczycie, jak widzicie Państwo, pali się minimalny pilot, jest to tam 100-150 kg gazu na godzinę, czyli patrząc na tak duży obiekt, to jest bardzo mało, ale po to, żeby ta cały czas była pochodnia w gotowości, bo musimy przewidzieć sytuacje takich, których teoretycznie można powiedzieć nigdy się nie wydarzą. To wtedy, kiedy w pierwszej fazie na pochodnie jest wypuszczony nadmiar gazu, trzeba doregulować, jest po prostu niepełne spalanie, trzeba doregulować stosunek ilości pary wodnej, która jest atomizerem tego płomienia, tej dużej ilości tych węglowodorów, do tego, żeby ten płomień był jasny i czysty. Tak jak rozpalamy na początku każde ognisko, w pierwszym momencie się kopci, dopóki nie będzie tego stosunku. Tutaj mamy możliwość nadzoru i przypilnowania technologicznego, więc tutaj tylko kwestia doregulowania. Nie powinni się denerwować. To jest tylko element bezpieczeństwa tego zakładu.